Pogrzeb Pawła Adamowicza właśnie trwa. Pod Bazyliką Mariacką zebrały się tłumy. Na miejscu zjawiły się nawet zagraniczne media. Zaproszeni zostali również przedstawiciele obecnej władzy. Pogrzeb Pawła Adamowicza to wydarzenie, które przyciąga NLO pod Bazylikę Mariacką, a także przed telewizory, setki tysięcy Polaków. Nic dziwnego, w końcu katastrofa z ostatniej niedzieli mocno odbiła się w życiu społecznym i politycznym. Na pogrzebie nie zabrakło ówczesnego prezydenta RP Andrzeja Dudy, a także premiera Mateusza Morawieckiego, którzy zostali zaproszeni do uczestnictwa. Pogrzeb Pawła Adamowicza, złamanie protokołu. To, co jednak kuje w oczy przeciętnego obserwatora, to miejsce, które zajęli prezydent i premier. Sytuację postanowił opisać i skomentować na swoim Twitterze Hubert Biskupski, zastępca redaktora naczelnego Superekspresu i szef Superbiznesu. Usadzenie urzędującego prezydenta w ósmym rzędzie, a premiera w piątym pod filarem, pomijając rażące złamanie protokołu, nie sprzyja pojednaniu i świadczy o upadku naszego życia politycznego, komentuje Hubert Biskupski. Następnie, po zwróceniu uwagi innych użytkowników, Biskupski poprawił, precyzuje, obaj siedzą w piątej, co nie zmienia postaci rzeczy, dodaje. Internauci podzieleni, choć sytuacja aż prosi się o to, by zapomnieć na chwilę o sporach i wspólnie oddać się refleksji dotyczącej tragedii, a także wyciągnąć z niej wnioski na przyszłość, to jest to w naszym narodzie obecnie zbyt trudne, co widać w komentarzach pod postem. Prezydent i premier nie byli zaproszeni, ale dostali pozwolenie na uczestniczenie bez przemówień. Pan wybaczy, ale rodzina i przyjaciele mają siedzieć z tyłu, bo przyjechał naczelny klęcznik Polski. Trochę rozumu i zadumy, to nie PM-tki Polski. Stwierdza internauta. Nikt nie chciał na pogrzebie ani premiera, ani rezydenta. Bili się na chama, niech się cieszą, że w ogóle gdzieś ich usadzili, bo powinni kwitnąć przed bazyliką. Ze złością dodaje użytkownik. Przepraszam, przecież PAT jest współodpowiedzialny za zamach stanu i budowanie atmosfery nienawiści. Może jeszcze powinien przemawiać i nawoływać do budowania wspólnoty. Litości. Czytamy.